Biała Gwiazda po 15 kolejkach Lotto Ekstraklasy zajmuje 6 miejsce. Śląsk jest klasyfikowany niżej. To bardzo wymagający sparring partner, więc mecz piłkarzom wrocławskiej drużyny na pewno bardzo się przyda. Trener Jan Urban miał sporo zastrzeżeń do gry swojego zespołu w przegranym spotkaniu z Koroną Kielce. Przerwa na kadrę nastąpiła dla Śląska chyba w bardzo dobrym momencie. Drużyna ewidentnie złapała zadyszkę. Może tym razem będzie odwrotnie jak ostatnio. Ta przerwa na mecze reprezentacji wybiła z uderzenia naszych trójkolorowych. Tym razem mamy nadzieję, że od przerwy na kadrę znów zespół Jana Urbana zacznie grać jak z nut. Sparing zostanie rozegrany na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. Tymczasem, wracając do ligowej rzeczywistości, poznaliśmy szczegółowy terminarz 3 ostatnich kolejek Ekstraklasy w tym roku. Piłkarze Śląska Wrocław w tym czasie dwukrotnie zagrają u siebie. W 19 kolejce Lotto Ekstraklasy do Wrocławia przyjedzie Piast Gliwice, a spotkanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia o 15.30. 20. seria gier zostanie rozegrana w środku tygodnia. We wtorek 12 grudnia WKS zagra na wyjeździe z Termaliką Nieciecza. Mecz rozpocznie się o 20.30. Ligowe granie w 2017 roku. Śląsk zakończy w piątek 15 grudnia też o 20.30. Na Stadion Wrocław zawitają wtedy piłkarze Jagiellonii Białystok. Boisko do baseballu powstało na Zakrzowie, gdzie wcześniej mieścił się niszczejący kompleks sportowy. Kiedyś należał on do klubu Polar Wrocław. Boisko ma kształt 1/4 koła, jest złożone z dwóch elementów. Pierwszy to trawa, tak samo jak na murawie piłkarskiej. Drugi to mączka ceglana, coś podobnego do kortu tenisowego. Została odebrana inwestycja w postaci dużego boiska baseballowego na Zakrzowie. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ bardzo długo czekaliśmy na to boisko, prawie 15 lat. Nasz klub wielokrotnie starał się o wybudowanie takiego boiska, o stworzenie takiej inwestycji dopiero dzięki wrocławskiemu budżetowi obywatelskiemu. No i tak naprawdę kilkunastu tysiącom głosów zebranych w kilku ostatnich edycjach wrocławskiego budżetu obywatelskiego byliśmy w stanie zebrać środki na wybudowanie takiego boiska. Obiekt, który powstał, w pełni zadowala fanów dyscypliny. Mogą zarówno grać, jak i ćwiczyć, trenować. Zadbano o pełną infrastrukturę. Boisko do baseballu, które powstało na Zakrzowie, jest otoczone z dwóch stron tunelami do odbijania dla pałkarzy oraz bullpenami. To są miejsca, gdzie się trenuje narzuty miotaczy, rozgrzewa się też podczas meczu. Także taka infrastruktura nie tylko jest tak jakby stricte infrastrukturą, na której można rozgrywać jakieś tam mecze czy trenować takie obronę, ale także trenować miotaczy oraz robić trening w tunelu. To jednak nie koniec inwestycji. Fani baseballu poszli za ciosem, pozyskali też środki na budowę kolejnego nowego boiska. WBO 2017 udało nam się wygrać projekt na dokończenie budowy małego boiska w przyszłym roku. W tym roku inwestycja najprawdopodobniej skończy się w okolicach pod koniec listopada, na początku grudnia. I ta inwestycja jest tak jakby pierwszą częścią tego boiska, jest wybudowany taki infield na sztucznej trawie. I w tym roku udało nam się zebrać odpowiednią liczbę głosów i budżet na dokończenie tego boiska i to będzie tak jakby pełnowymiarowe boisko do małe boisko baseballowe, czyli dla dzieci do 10 roku życia oraz będzie też możliwość grania na nim w slow pitch, czyli taką odmianę rekreacyjną baseballa oraz softball. Jeżeli chodzi o duże boisko, to będziemy rozpoczynać pierwszy etap oświetlenia dużego boiska, który umożliwi nam trenowanie jakichś elementów na dużym boisku. Jest to bardzo ważne w Polsce, ponieważ bardzo szybko się ściemnia. Ten sezon jest dosyć krótki, ponieważ aura w Polsce na jesień, wiosnę czy zimę nie jest taka jak w krajach basenu Morza Śródziemnego czy w ciepłych krajach na innych kontynentach. Dlatego bardzo ważne jest to, że jak już mamy taką infrastrukturę, żeby wydłużyć po prostu dzienny czas jej eksploatacji. Zespół Barons Wrocław czeka już na wielkie otwarcie sezonu 2018 na kibiców. Czekać wtedy będzie moc atrakcji, to wiadomo już dziś. Otwarcie sezonu Polskiej Ekstraligi Baseballu będzie w kwietniu 2018. Już teraz zapraszamy na mecz otwarcia. Na pewno chcemy, aby ten dzień był wyjątkowy dla całej dzielnicy, ale także dla całego Wrocławia. Będziemy przygotowywać wiele różnych atrakcji.
Na pewno też będą goście. Walczymy tutaj o jakieś tam patronaty i jakieś tam wysokie osobistości, także z sąsiednich regionów, czy nawet krajów. Także no, chcemy uczcić razem to wydarzenie, no i wspólnie cieszyć się z tego obiektu. Boisko do baseballu na Zakrzowie kosztowało do dziś około 1 000 000 złotych. Głosowanie się rozpoczęło. Słowo Sportowe na swoich łamach rozpoczyna także prezentację poszczególnych kandydatów. Zapraszamy do zabawy, ponieważ także na osoby głosujące czeka moc atrakcji, w tym 5 podwójnych zaproszeń na Bal Sportowca 2018. Przed nami kolejna edycja plebiscytu Słowa Sportowego na najpopularniejszego sportowca i trenera na Dolnym Śląsku, tym razem w roku 2017. W miniony poniedziałek, czyli 6 listopada, rozpoczęliśmy głosowanie. Od poniedziałku rozpoczęło się głosowanie na kuponach, które co tydzień będą zamieszczane w tygodniku Słowo Sportowe. Natomiast 20 listopada rozpoczniemy głosowanie SMS-owe. Lista kandydatów w tym roku jest bardzo długa. Nie ma takiego typowego kandydata do zwycięstwa, dlatego myślimy, że może być sporo niespodzianek i sporo sportowców w tej dziesiątce naszej znajdzie się po raz pierwszy. Mijający rok był z pewnością lepszy w wydaniu płci pięknej. Panowie tym razem spisali się nieco gorzej. Na kogo postawią kibice? Kto w ich ocenie zasłużył na miano najpopularniejszego sportowca regionu? Rok 2017 był z pewnością rokiem kobiet. Zwycięstwo Mistrzostwo Polskiej Koszykarek Ślęzy-Wrocław. Nominowana jest m.in. Agnieszka Kaczmarczyk, ale też piłkarki ręczne z Lubina czy koszykarki z Polkowic również zakończyły Mistrzostwa Polski z medalami, dlatego myślimy, że pewnie przedstawiciele tych zespołów znajdą się w dziesiątce. A może w gronie najpopularniejszych sportowców znajdą się dolnośląscy lekkoatleci? Oni co roku dostarczają nam sporej radości. Na plus także kolarstwo. Z pewnością lekkoatletyka co roku jest tą dyscypliną, w której dolnośląscy sportowcy i wrocławscy przede wszystkim odnoszą spore sukcesy. Rokrocznie Rafał Omelko pokazuje się ze wspaniałej strony na imprezach nie tylko polskich, ale także tych międzynarodowych. Dlatego myślimy, że po raz kolejny zostanie wybrany do dziesiątki. Świetnie także w tym sezonie spisywały się kolarki Mat Atom Developer Cycling Team. W Polsce wygrały praktycznie wszystko, więc mamy nadzieję, że to kolarstwo kobiet w tym roku również zostanie przez kibiców docenione. Kiedy poznamy najlepszych? Na sportowców chwilę poczekamy. Znamy już natomiast szczegóły imprezy kończącej plebiscyt. W tym roku rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera poznamy 26 stycznia podczas Wielkiego Balu Sportowca. Zmieniliśmy miejsce rozgrywania balu. Tym razem wybraliśmy centrum konferencyjne Hotel Terminal, także tam będziemy się bawić. Nowością jest też to, że gala sportu i bal zostaną od siebie troszkę rozdzielone. Najpierw sportowcy i goście będą uczestniczyć w rozdaniu nagród, następnie przyjdziemy do sali balowej i tam będziemy już bawić się do białego rana. Wśród osób biorących udział w zabawie rozlosowane zostaną nagrody. Głosy zarówno na kuponach, jak i te w postaci SMS-ów oddawać będzie można do 20 stycznia. Na początek badminton. Za nami już 7 turniej w sezonie. Na edycję 2017 zaplanowano 8. W gronie młodziczek najlepsza okazała się Magdalena Tatomir. Wśród młodzików wygrał Michał Perliński. W rywalizacji juniorów pierwsze miejsce. Uwaga, ponownie dla Magdaleny Tatomir i Norberta Kałwińskiego. Wreszcie najstarsze kategorie wiekowe, w nich zwycięstwa Agnieszki Puzio, Roberta Figiela, Joanny Śliwy i ponownie Figiela. Gratulujemy. Zmniejszamy nieco rakietki, bierzemy się teraz za tenisa stołowego. Za nami cały sezon 2017. Pora na podsumowanie i przedstawienie najlepszych z najlepszych. Zacznijmy od ostatniego, 5. turnieju. Wśród juniorów zwycięstwo Tomasza Żyły, w gronie kobiet pierwsza Beata Wolfinger. Najlepszym seniorem Jerzy Dębski, a kategorię Open wygrał Wojciech Stach. Mistrzem Wrocławia wśród juniorów został natomiast Mariusz Centner, najlepszą kobietą Beata Wolfinger. W seniorach i Open złote medale dla Roberta Misia i Mateusza Kałwaka. Przechodzimy teraz do siatkówki, coraz bliżej zakończenia zmagań w poszczególnych grupach. W pierwszej lidze kobiet zwycięstwa w ostatniej październikowej kolejce odniosły drużyny FTR, Elpar i Trukarek. W drugiej lidze triumfy The Winners i Extreme Team. W przypadku panów w pierwszej lidze rozegrano już pierwszą kolejkę w listopadzie, przynajmniej częściowo. Krotech Nowy Dwór uległ TS Teko Generacja 0-2, a Dziczyzna przegrała z Drewno składem także 0-2. Kolejna kronika już 22 listopada. Zapraszamy na relację z badmintona, szachów, wspinaczki i siatkówki.